Nasz pierwszy dzień na kempingu Everglades w Parku Narodowym, gdzie mamy zamiar zobaczyć aligatory, krokodyle, dużo ptaków. Kemping Flamingo znajduje się na samym końcu Florydy, nie licząc Key West. Cały ten obszar, jak zresztą widać, to są mokradła. Kemping i drogi dojazdowe są podniesione wyżej, także są suche. Ale gdziekolwiek człowiek ruszy się poza kemping albo poza drogi, wszystko jest we wodzie. Nawet ścieżki muszą być podniesione na specjalnych drewnianych podestach, żeby można było chodzić po tych mokradłach. Gdy pożyczaliśmy kampera, w Stanach się nazywa to RV, czyli Recreation Vehicle, powiedzieli nam, że trzeba rezerwować kempingi, ale okazuje się, że przy tym terminie listopad dużo jest wolnych miejsc. Tak wygląda kemping przy samym morzu w Parku Narodowym Everglades. Jest jeszcze początek, połowa listopada, więc nie ma takiego dużego sezonu. Jest bardzo mało przyczep i kamperów. A tutaj jest właśnie nasz Cruise America w całej swojej okazałości. Duży, 30 stóp długości, więc jest jak autobus, można powiedzieć. Właściwie to jest 7-osobowy, a my jesteśmy w trójkę. Ale co ciekawe, ten 7-osobowy kamper był tańszy, ten największy, niż ten mniejszy. Może ludzie wolą te mniejsze, ponieważ łatwiej jest zaparkować. I tu w Stanach, już w Puerto Rico to zauważyłem, nie ma po prostu tablic z przodu. Są tylko tablice rejestracyjne z tyłu. Rozmawiałem z Amerykaninem od tej przyczepy i od tego pick-upa. On jest byłym żołnierzem Navy Americans i sprzedał dom, kupił przyczepę i podróżuje po Stanach Zjednoczonych. Wiele osób tak robi, ale sprzedać dom. No cóż, Amerykanie nie przywiązują się do takich rzeczy jak dom. No, pierwsza noc na kempingu w Stanach Zjednoczonych. Jesteśmy w Parku Narodowym Everglades i przyjechaliśmy wieczorem około godziny 19, ale tak strasznie padało cały dzień, że podłączyłem się do prądu. Tutaj jest podłączenie do tego kampera RV po amerykańsku, Recreation Vehicle, ale było tak ciemno, że nie zauważyłem, że tutaj są jeszcze stopki, które trzeba podnieść do góry, żeby był prąd. Więc spaliśmy od razu. Nie chcieliśmy rozładować akumulatora za bardzo. I tak byliśmy wykończeni po tym dniu pierwszym. Teraz udało się wszystko podłączyć. Będziemy ładować akumulator. No i będziemy zwiedzać w końcu te bagna, właściwie to nie są bagna, tylko to jest rozlewisko rzeki Everglades. Wjazd do parku kosztował $30 i te $30 7 dni nam zapewniają pobytu w parku. Camping oczywiście jest płatny dodatkowo i tutaj jest $56 za noc. Jeśli chodzi o naszego kampera, miejsc jest tutaj bardzo dużo, jeszcze sezonu nie ma. Podobno w parkach narodowych jest o wiele łatwiej o kemping niż normalnie gdzieś nad morzem czy nad oceanem. Teraz idę zobaczyć, jakie są wyposażenia łazienek, jak to wszystko wygląda. Strasznie padało wczoraj, naprawdę
taka piękna była podróż. 38 mil jechaliśmy od bramy Parku Narodowego aż do tego kempingu. Co chwilę były piękne miejsca postojowe. Zwierzęta były, flamingi, różne ptaki. Uwaga, na pumy były, ale nie można się było zatrzymać. Tak strasznie padało i to przez cały dzień. Nasz RV ma 30 stóp długości, 30, więc podzielić trzeba przez 3, czyli to jest jakieś 9,5 metra długości. Jest o wiele szerszy niż te, które mamy w Europie. No i prowadzi się jak autobus, tak bym powiedział. Na zwykłe prawo jazdy można prowadzić. Gdyż drzewek to tutaj za dużo nie ma na polach namiotowych, ale ponieważ to są, tutaj jest część dla kamperów i dla przyczep, pewnie stwierdzili, że i tak każdy ma klimatyzację i nie musi mieć. A poza tym są różne wielkości, wysokości tych kamperów, bo niektóre to tak wyglądają, ze 4 metry mają wysokości. Na przykład ta przyczepa tutaj za mną, ona ma na pewno ponad 3 metry wysokości. Fajnie, Google podaje teraz wszystko w stopach i w milach. Muszę się przestawić. Polski telefon, polski Google, to znaczy w Polsce zainstalowany wszystko jest, a przestawił się na amerykańskie wartości. To dobrze, bo tutaj też są wszystko w milach podawane. O, widzę, że można opróżnić zbiorniki i podpiąć się do wody. Zobaczę teraz plan kempingu. Jesteśmy tu w kempingu Flamingo, czyli przy samym morzu. Visitor Center. Podejdziemy tam, żeby zobaczyć. I zobaczymy, co tutaj będzie ciekawego. Jeśli chodzi o wyposażenie łazienek, no to w porównaniu z Hiszpanią to jednak jest bardzo słabe. Ale podstawowe rzeczy są. Prysznic. Jak się później okazało, w obu prysznicach lewa gałka była całkowicie zdjęta, czyli była tylko zimna woda. Jest godzina 7 rano, ale już się zaczyna robić ciepło. Obawialiśmy się, że po takiej deszczowej nocy i dniu będzie zimno, ale nie. Przypuszczam, że znowu będzie upał. Dobrze, powysycha trochę wszystko. Rano było tak strasznie, że nawet się nie dało wyjść z kampera. Wszędzie była woda, nawet na tych asfaltach tutaj. A teraz zostało miejscami. Tak się nie da przejść suchą nogą nigdzie, dlatego że wszędzie jest woda. Więc pójdę trawą, bo trawy trochę wsiąkła, ale dalej będę miał buty mokre. Mam nadzieję, że po południu nie będzie śladu tej wody. Gotowi na zwiedzanie. Na razie przyjechaliśmy zobaczyć takie miejsce, gdzie są fajne flamingi. Tutaj też jest kemping, tylko ponieważ opady były bardzo duże, to jest zamknięty w tej chwili. Oj, leci, leci. Kurczę. Dużo tu ładnych ptaków. Zaraz będę nagrywał telefonem. To będą jakieś zbliżenia. Na razie chciałem powiedzieć, że ten RV, czyli camper, jest na tyle duży, że muszę stanąć zawsze bokiem. Na każdym kroku zwierzątka to się w ogóle nie boją. Myślę, że są przystosowane do obecności ludzi. Wczorajsze opady były takie, że dzisiaj ja muszę ściągnąć buty, żeby nawet przejść w ciekawe miejsca.
bo inaczej nie dam rady. Mam nadzieję, że to szybko wyschnie. Prawdopodobnie widzieliśmy aligatora, który płynął w kierunku tego stada ptaków, no ale szybko schował się pod wodę. Także nie zdążyłem wyciągnąć aparatu i zrobić zdjęcia. To właśnie te białe flamingi, do nich podpłynął aligator. Szukam krokodyla lub aligatora. Jestem przygotowany, ale niestety nic nie widzę. Tu jest amfiteatr. Pewnie są jakieś pokazy albo prelekcje. Za to ptaki niczego się nie boją i spokojnie można do nich podejść albo filmować i nie zwracam uwagi na ludzi. Super pogoda, super woda, cieplutka, idealne miejsce na spacerek. A zaraz wyschną nogi i ubieram z powrotem swoje hinduskie sandałki. Na tym kempingu oprócz zwykłych turystów było kilka biologów albo fotografów ptaków z olbrzymimi teleobiektywami, ale się nie ma co dziwić, ptaków za częściej nie było. Wchodzę do kamperka i teraz mogę go sfilmować, tylko nie wiem, czy jest. Tak, no jakieś tam oświetlenie z lampy jest. Tu jest sypialnia. Ubikacja. Osobna łazienka, żeby nikomu nie przeszkadzać. Kuchenka. Się, żeby było to widać. Ja zajęłam sobie miejsce tu właśnie przy oknie, żebym mogła robić zdjęcia. No właśnie, w końcu doszliśmy, że to, jak to okno się otwiera. Przy ulicy było dużo ptaków, a samochód, który je wypłoszył, one z daleka usłyszały, zaczęły lecieć, ponieważ po obu stronach był gęsty las, także leciały wzdłuż ulicy. Co było fantastyczne w celu obserwacji. Dopiero po jakimś czasie, jak się zmęczyły, to odleciały trochę wyżej. Ale to tak dziwnie, one leciały z prędkością samochodu. Iść wężowym szlakiem, ale tutaj jest to samo, wszędzie jest to samo, widzę, że chyba nawet nie ma sensu szukać. Tu miała być ścieżka rowerowa, ale niestety wszystkie ścieżki były zalane po kolana, więc nawet nie można było wejść. Niestety nawet droga rowerowa jest zalana. Przypuszczam, że wszystkie drogi tutaj będą zalane. Ten kemping w Parku Narodowym to typowy kemping dla samotników, ludzi kochających przyrodę i spokój. Ludzi, którzy chcą obserwować zwierzęta, ptaki, samotnie chodząc po bagnach, moczarach z aparatem fotograficznym. Tutaj nie ma co liczyć na basen, czy plażowanie, kąpanie się w morzu. Chociaż jesteśmy przy samym morzu, nie ma ani jednego miejsca, w którym można by się było kąpać. Z rozmów z ludźmi, którzy byli na kempingu, okazało się, że przyjeżdżają tutaj z reguły na 1 czy 2 dni,
żeby zobaczyć krokodyle, aligatory, ptaki i jadą dalej. Pod względem wielkości jest to trzeci największy park narodowy w USA, 6000 km2. Rocznie odwiedza go ponad 1 000 000 turystów, ale zupełnie tego nie widać, bo jest tak olbrzymi. Nie wiem, co to za drzewko jest, ale ładne. Takie nietypowe. Tu masz przed. Tak wygląda orzeł. Malutki kokosowy. A tak po rozłupaniu. Z tego drzewa. A to nie jest kokosowy. To nie kokosowy, ale takie drzewo jest, takie ma owoce. Troszkę mamy pecha, ponieważ nie ma internetu. To nie ma też wycieczek statkiem, nie ma też pożyczenia kajaków, rowerów, ani niczego. Przypuszczam, że dlatego, że tutaj jest napisane cards only, card only, czyli po prostu płatność jest tylko kartą. I tak to się już zaczyna, płatności kartą i nie ma karty, nie ma niczego. Jeszcze by się przydało, żeby jedzenia nie było, bo internetu nie ma, ani picia. I człowiek może umrzeć z głodu czy z pragnienia. Udało się zaparkować w cieniu kampera. Sprawdzamy, czy są kurczaki w tym sklepie. Okazało się, że na szczęście można płacić gotówką. Karty nie działają. Dalej nie ma zasięgu sieci komórkowej ani internetu. Więc żaden statek nie odpływa, ani kajak, ani rower, ani nic. Ale nic. Poszły sobie dziewczyny do sklepu sprawdzić tego kurczaka. A ja tu poczekam na krokodyle, bo tu podobno mogą się pojawić krokodyle i czasami tutaj na brzeg wychodzą. Tak mówiła dziewczyna, która tutaj jest z tego parku. Że lubią się tu wygrzewać. Tu będziemy mieli szczęście. I jakaś ścieżka tutaj będzie troszkę sucha. No nic, ostatnie podejście. Ładnie te drzewa są zanurzone. Zawsze mi się bardzo podobało i chciałem zobaczyć to w naturze. I rzeczywiście widzę coś takiego drugi raz w życiu. Pierwszy raz w Indiach i tutaj właśnie na Florydzie. Tam płynęliśmy łódką, były takie mangrowce, a tutaj ścieżka. Węża malutkiego już widzieliśmy. Zobaczymy, co nas jeszcze czeka w tej przygodzie. Ale tu przejść tą ścieżką dzisiaj no nie za bardzo się da. A tu ciekawa roślinność. Tak się wije. Myślałem, że to trawa, a to takie po prostu wypusty takie. Trudno to nazwać. Masz takie? Można zabić? Tak. Jakby od nogi ośmiornicy. Te gołe drzewa to pozostałości po ostatnim huraganie. Zastanawiam się, że miejsca są nienaruszone przez huragan, a są miejsca, gdzie są całkowicie zniszczone, połamane drzewa. Przechodzimy dookoła jeziorka ekologicznego, specjalną trasą zrobioną dla turystów. Jest już wieczór, zachód słońca, piękna złota godzina, ale niestety moskity są nie do wytrzymania. Jest bardzo ładnie, ale niestety to jest najgorsza pora na owady i moskity. Thank you.
kończymy już obejście tego jeziorka, a na koniec zostało takie ładne drzewko. A tutaj właśnie jest to jeziorko, które obeszliśmy dookoła, na środku wysepka, po lewej nasz kamping. Wjazd do naszego kempingu Flamingo w Everglades. Kemping podzielony jest na dwie części. Jedna dla kamperów i przyczep, a tutaj lecę nad częścią przeznaczoną na namioty. Jutro wybieramy się statkiem na wycieczkę. Będzie to przepłynięcie po zatoce. Będziemy szukać krokodyli, manatów karaibskich, ptaków i różnych innych zwierzątek, które mam nadzieję się też pojawią. Dziękuję za oglądnięcie filmu do końca. Jeśli się podobał, zostaw łapkę w górę, a jak chcesz zobaczyć następne filmy, włącz subskrypcję i dzwoneczek. Proszę też o komentarze, to pozwoli poznać opinię o moich filmach. Jeśli macie znajomych o podobnych zainteresowaniach, to proszę też, aby im udostępnić ten film. Dziękuję jeszcze raz i zapraszam do ponownego oglądania innych moich filmów.